Nożem, nie, ktoś jakiś czub wyrył. O, nie myślę. Będzie się działo. Waty było trzeba zrobić. Ty, ale... I ty myślę od grzegu. Tam gdzieś Maciek strzela. A no, no, od rana dzisiaj. Tam jakaś górka nawet jest, patrzcie. Tam jakaś górka, mówię. Mamy plecaki. Radek worka zapomniał. Mam krzesiwo, mam zapałki, mam tampony. Nic nie będę mówił a propos ognia. A ty w tych swoich bateryjkach to co, tam nic nie potrzebujesz? Żeby to uruchomić? No, 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 no nie będę mówił, bo nagrywam. Tak. Nie. Droga fajna w końcu. W końcu witaj przygodą. Jest nas trzech uprzejmych w urwę. Dobra, teoretycznie prosto. Ale pogoda super. Idziemy. Marek w prawo, Radek w lewo, tak? Ale się spotkałem. Gdzieś kiedyś, to. Ale fajnie. W końcu wolność. Zobaczymy, co będzie dalej. Teoretycznie idziemy rozpalić ognisko, więc będzie ciepło. Teoretycznie zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Piły nie zabieram, nie zabrałem. Ostatnio tych dwóch panów mi połamało jedno, więc mam nadzieję, że sikiery mi nie połamą. Wierzę w nich. Chyba tak. Radek poszedł w drugą stronę. Nie wierzy mi. Zakrętów dużo. Czekaj, co? A. Ale patrz, poszedł w to samo miejsce, co twój pies. Radek powiedział, że jego będzie na wierzchu. Coś przyjechało, słuchaj, warto sprawdzić w takim razie. Mam za krótką rękę do tego. O, a tam to było na kilku, to mogłem tak trzymać, a tutaj no niestety. Idziemy pod... Gdzie idziemy? Wiata pod dębami. Dobra, Marek wie, gdzie idziemy. Marek idzie z przodu, Marek wie. Marka pies prowadzi. Zobaczymy, rozpalimy ognisko. Nie, psa nie bierzemy po to, żeby go zjeść, nie. Edyta, spokojnie.
posiedzimy, wypijemy kawkę, herbatę, mleko i będziemy wracali. Plus eliksir jakiś może. Jak on przyjechał? Coś tam w poprzek musi być. Jakaś dróżka, dróżeczka. Tutaj w poprzek jest coś, ale my idziemy prosto. Ale pogoda się udała, powiem szczerze. Znaczy, no dobra, okej. Na spokojnie. Na spokojnie, wystarczy. Bez zbędnej euforii. Prosto. Coś tu się dzieje. Prawa, lewa, lewa, prawa, my prosto. A które to jest prosto? Dobre pytanie. Tam jest masowny lęk. No mówię właśnie tu. Dobra, zakładamy, że prosto zawsze jest prosto. Albo inaczej, że prosto to przed siebie. Teoretycznie pies wie. A przynajmniej wygląda. Jakby wiedział. Kto by pomyślał tyle i żeby ognisko rozpalić, debile. No spokojnie, królego mostu i tak słabo będzie. No, no tak, no to tam ciężko będzie przeskoczyć to. Stary z nami. Żyje? Przeklął. Teraz nie uwierzył, że na kruty. Nagram coś. Nie nagrywaj tego. Nie, no to właśnie, może to nasze ostatnie chwile, które pożegnaj się, Marek. Są jakieś ślady zwierząt i jest pod górkę. Ścieżka ładna jest. Problem jest taki, że zboczyliśmy z trasy, stwierdziliśmy, że wiemy lepiej. Teraz okazuje się, że gówno wiemy. Domek. Na drzewie. Aha, bo pomachaj, nie? Słuchajcie, okej, dobra, gdyby to było ostatnie nasze spotkanie, no to fajnie, mamy trochę herbaty, mamy trochę kawy, kiełbasę, ognisko, coś spalimy, jak rozpodpalimy las, na pewno po nas przyjadą. Dobra, nie mówiłem tego. No nic. Co się może stać? No teoretycznie, co się może stać? Może zrobić się ciemno, się zgubimy w ogóle. Wtedy już nawet nikt nas nie znajdzie. I ogólnie nie mamy spać gdzie i na czym. Bo pamiętasz, co ci mówiłem, ta mata, której nie wziąłem, co powiedziałeś, że po co ci tam ławeczki są? To bym przynajmniej się na nie położył. No tak. Dobrze, że nóż wziąłem i siekierę. Wy nie będziecie dotykali. Mamy psa, mam nadzieję, że Woody hałasu narobi, jakby nas niedźwiedź chciał zjeść. No spalimy kuzenko. Ale pogoda jest super, tylko że o której się robi ciemno. Okazuje się, że warto by było to wiedzieć. No ale Radek mówi hej przygodo. Zaraz się dowiemy, czy Radek miał rację. Dobra, idę, gonię ich chyba, bo zaraz może zaczną mnie obgadywać, ale nie będę nic wiedział na ten temat. Cięcie numer 4, 5, 6, 7, nie wiem, 8.
idziemy dalej. Była droga, się skończyła, potem się pojawiła. Jest fajnie, nie to, że nie, ale pewnie się skończy fajnie, jak nie dotrzemy, a będzie co? Ciemno! Nie chcemy ciemno. Tym bardziej nie chcemy ciemno w lesie. Tym bardziej nie chcemy ciemno w lesie, jak leży śnieg. No dobra, ale z drugiej strony sprawdzimy, czy potrafimy rozpalić ognisko, czy zrobić posłanie, nie zamarznąć w nocy. Kurde, wiedziałem, żeby kurtkę jeszcze spakować, no. Ale po co? Przecież będę szedł cały czas, będzie ciepło. Dobra. Trzeba pogrzewać w telefonie, może nawigacja zaskoczy. Byłoby miło. O, niski poziom baterii, jeszcze lepiej. Dobra. Ach, oj, przygodo. Ciąg dalszy. Baterii końcówka. Wyszliśmy z lasu. Jednak trochę chyba słabo założone zostało to, że się robi szybko ciemno. A najprawdopodobniej ognisko na nas nie będzie czekało, tylko będzie trzeba zebrać drzewko i je rozpalić. Woda numer 2. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Teoretycznie powinniśmy to jakoś przejść. Dobra. Idę sprawdzić. Dobra, słuchajcie, nagram coś dla potomnych, żeby nie było. Nie, nie, kręć proszę. No ciebie, no w życiu bym nie pomyślał, żeby się nagrywać, no zlituj się, Edyta, no. Nie, nie lubię. Bardziej nie lubię, jak ty się rzuca w sieci. No ale, no, to ja wstawię plamkę, słuchaj. Tak jak na tych kryminalnych, taki pasek, wiesz, na oczy. Nie, nie, jeżeli tak zrobisz, to dobrze. Nie, czarną tą, czarną kreskę. Nie, bo ty dalej wrzucasz w sieć, tu jeszcze na tą grupę to okej, dalej nie chcę. Nie masz parcia na szkło? Nie ma parcia na szkło. Ale jest, w końcu ciepło, ja pierdzielę swoje. Jest. Cały dzień było ciepło. No nie, no cały dzień nie było ciepło. Bo... No już tak jak końcówka. Trochę lizało. Już jak Radek mówił, że co też sobie wyobrażasz, że przy ognisku będziesz się grzał, to już też sobie, to właśnie też sobie wyobrażałem wtedy. Nie, ja już bluzę, już masz te klimaty. Okulary składaliście? Wiesz, to ja mam, ale nie. Radek, jak coś, to tampony możesz zwrócić. Bo tych nawet nie otworzyłeś, słuchaj.